A ja tak siedzę już od miesięcy w szufladach, dokumentach, w zdjęciach, w szpargałach i ciągle gdzieś tam odnajduję jakieś perełki. Parę dni temu znalazłam mój zeszyt. Nie gruby, nie cienki. Z 73 roku. Jeszcze z panieńskim nazwiskiem. Miałam wtedy 19 lat. To jest skarbuś mój, w którym zapisywałam swoje niektóre piosenki w owym czasie bardzo na topie. Tu są też i programy, w których brałam udział, mieszkając w Radomiu, scenariusze. No i tak sobie pomyślałam, ponieważ przejrzałam to szybciutko, zobaczyłam, że do niektórych nie ma podkładów już dzisiaj, nie mogę znaleźć. Do niektórych są, ale nie moim warunkom głosowym nie sprzyjają. I pomyślałam sobie, że tak sobie pójdę w kierunku pani Zosi Dlęby. I poprzypominam tak a cappella niektóre rzeczy. Może komuś z was się przypomną, może coś przypomną, może sobie ponucicie, a może nie będziecie oglądać. Na dziś tak sobie ponucę Walc Szczęścia Łucji Prus, jeżeli ktoś pamięta. Dlaczego nagle tak to spadło na nas pocałunki dnia? Tacy znajomi, przypadkowi, bezwiedni, pobledli, zbłądziliśmy. Tak, czekałam na to wiele długich lat i w okamgnieniu, w zachwyceniu świat się zmienił, kiedy ty mi w drogę wszedłeś, niosąc w oczach ból i blask. W taki dzień narodzić się, otworzyć oczy. Żyć tak, być tam, gdzie ty. Dlaczego nagle tak to spadło na nas, nie wie żadne z nas. Już nie czekajmy, uciekajmy, uciekajmy, miły, kiedy mamy szczęście, kiedy miłość mieszka w nas. Dlaczego nagle tak zwyczajnie słów brakuje właśnie nam i potrafimy tylko milczeć albo śpiewać, cicho śpiewać, by nie płoszyć ciszy. Tak, czekałam na to wiele długich lat i nie wierzyłam, nie marzyłam, że mnie spotka szczęście, kiedyś szczęście. Częście ty doczekam tego dnia, w taki dzień narodzić się, otworzyć oczy, żyć tam, gdzie ty. Dlaczego nagle tak to spadło na mnie, nie wie żadna z nas. Już nie czekajmy, uciekajmy, uciekajmy, miły, kiedy mamy szczęście, kiedy miłość mieszka w nas.